Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział. Dwie na pozór sprzeczne ze sobą postawy widzimy dziś w reakcji Marii Magdaleny. Spotyka ona Jezusa w poranek zmartwychwstania i chce go zatrzymać dla siebie. Później jednak biegnie do apostołów, aby podzielić się z nimi radosną nowiną o tym, że Jezus żyje. Dokładnie taka jest miłość. Ten, kto kocha, chce być blisko ukochanej osoby, chce z nią dzielić wszystkie chwile swojego życia. Jednocześnie nie zamyka się na innych. Ten, kto zdolny jest do prawdziwej miłości, chce tą miłością dzielić się z innymi. Nie zatrzymuje jej pazernie wyłącznie dla siebie, ale z radością biegnie do innych, dzieląc się swoim szczęściem. Święta Maria z Magdali jest doskonałym przykładem chrześcijańskiej miłości, która swoją siłę i entuzjazm bierze z doświadczenia spotkania z Chrystusem. Jezus jest alfą i omegą, początkiem i kresem doskonałej chrześcijańskiej miłości agape. Jest początkiem, bo od Niego uczymy się miłowania bliźnich. Jest kresem, bo miłość prowadzi nas do Niego. Gromadzi nas wokół Chrystusa w jednej rodzinie miłujących się dzieci Bożych, we wspólnocie Kościoła. Wszystko w życiu uczniów Chrystusa rozpoczyna się i kończy na miłości do Chrystusa. Odkryła to święta Maria Magdalena. To właśnie miłość jest motorem apostolstwa. Nie może być skutecznego głoszenia Ewangelii, jeśli nie wypływa ono z miłości do Chrystusa. Apostołem, ewangelizatorem jest tylko ten, kto tak jak Maria Magdalena całym sobą, całym swoim życiem przyjmuje Słowo Boże, uwierzy w nie i rozkocha się w nim. Maria w tamtej ciężkiej chwili próby wiary, na przekór zwątpieniu i załamaniu innych, nie traci nadziei. Jej serce podpowiadało, że historia Jezusa Mesjasza nie może skończyć się śmiercią i zapieczętowanym grobem. Ona nie traci nadziei, bo prawdziwie kocha. Dlatego właśnie Maria pierwsza spotkała zmartwychwstałego Chrystusa i stała się apostołką apostołów.